Elo, dzisiaj sytuacja jest z mapą Śródziemia. Ci, którzy znają książkę bądź film, wiedzą, o co chodzi. Śródziemia, mapa jest w tej chwili odwrócona. Myślę, że Mordor znajduje się gdzieś tutaj. Będę robił mapę na ścianę. Rozmiar jest 1,70 m. Najpierw sklejam i składam do kupy 4 deski, potem pociemniam je solidnie. To jest kolor takie węgla-orzech, chyba jakiś wymieszany. Potem za pomocą folii transportowej nanoszę całą mapę, przyklejam ją dość solidnie. Potem będę nakładał pastę do wybielania Star Warsa. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ja jestem praworęczny, więc ja zacznę od tej strony. Będę tą pastę rozmazywał tutaj i będę przechodził cały czas idąc w prawo do samego końca. Chodzi o to, żeby zaczynając z prawej strony łokciem albo ręką nie pomazać już tych rzeczy, które zrobiłem. Być może leworęczne osoby powinny zrobić w przeciwną stronę, nie wiem. Po rozmieszaniu tego całego Star Warsa biorę taką szmatkę. To jest, jak widzicie, taka szmatka z włoskami, z takim flokiem, nie wiem jak to nazwać. Atłas, sztruk z bez pasków, nie mam pojęcia. I teraz tak, biorę tego trochę, nie musi być dużo. Teraz nakładam to, po czym rozcieram dość poważnie. To wygląda tak. Chodzi o to, żeby tej pasty nie nakładać pędzlem, bo to bez sensu jest. Ona właśnie daje efekt prześwitywania tego drewna wtedy, kiedy się tego pędzlem nie robi. I teraz ważna uwaga, naprawdę ważna. Biorę sobie znowu trochę sobie maczam. Nie za dużo. Co zrobić z tymi wszystkimi konturami, które są tak skomplikowane? Ważne jest, żeby starać się jechać od strony naklejki na zewnątrz. Wtedy nie ma okazji, żeby ją zadrzeć tutaj. Więc ja tak naprawdę nie jadę zawsze wzdłuż słoja. Często odprowadzam tą szmatkę jakby od konturu. I to mniej więcej mogłoby wyglądać tak. Pamiętać trzeba, że potem już nie ma szansy na żadne poprawki. Jak mi się za dużo nałoży, to po prostu muszę to rozetrzeć. Rozetrzeć. Żeby nie było dużo tej pasty, bo szczerze mówiąc, im mniej, tym lepiej. No więc spróbujmy usunąć parę konturów malutkich wysp. Jest. Jest. Tolkien, jak widać, wymyślił cały świat, tutaj nawet język podobno wymyślił, to nie jestem pewien. I tak to mniej więcej wygląda. To nie musi być idealne, to są różne niedoróbki. I tak to sobie wyszło. Jestem dość zadowolony, poszło nieźle, choć są wady ze dwie, będę je musiał poprawić, ale dopiero jak wyschnie pasta. To jest zajmie parę godzin. Myślę, że efekt jest dość dobry. Tak. Jestem zadowolony. Potem jak już pasta wyschnie i poprawię różne historie, które wymagają drobnych poprawek, wtedy pójdzie na to
lakier bezbarwny, akrylowy, mat albo półmat. Od tyłu przykręcę uchwyty, żeby łatwo chytało się ściany. I zasadniczo tyle. Z najazd na Mordor